jestem Zuza. Zapraszam Was na audycję słowno-kwiatową. Jest właśnie maj i zimnych ogrodników, więc zapraszam Was do środka. Chodźcie. Mam kota na punkcie roślin. Zapraszam Was wszystkich na wspólną zieloną terapię. W swojej terapii postanowiłam, że będę opowiadać o szeroko rozumianym świecie roślin, zarówno ogrodowych, jak i pokojowych, ale także o otaczającej je naturze. Zatem nie będziemy zamykać się w pokojach czy gabinetach, będziemy wiele razy wychodzić na zewnątrz, odwiedzać ciekawe miejsca związane z przyrodą i z roślinami. Ale ostrzegam, ja nad tymi roślinami będę się dosłownie spuszczać, ponieważ fascynują mnie wszystkie listeczki, kwiateczki, pączki, kory, faktury, kolory. Więc jeśli ten temat nie wywołuje gęsiej skórki na Twoim ciele, to ten program nie jest dla Ciebie. W pierwszej audycji pogadamy o roślinach domowych. Właściwie każdy może mieć roślinę w domu, ale niestety nie u każdego ona przeżyje. Pamiętajcie, że rośliny to są organizmy żywe, więc potrzeba trochę czasu, żeby się nimi zająć i trochę uważności na ich potrzeby. Są takie rośliny, które nie będą od Was wymagały zbyt wiele i jedną, pierwszą z nich jest Philodendron Imperial Red. Ta piękna roślina ma bordowe liście, szybko rośnie. Potrzebuje trochę słońca, trochę wody i to wszystko. Philodendron Imperial Red to roślina mało wymagająca i łatwa w uprawie, o szerokim krzaczastym pokroju, dlatego należy znaleźć dla niej odpowiednio dużo miejsca w mieszkaniu. Najlepsze stanowisko dla tego philodendrona to miejsce z jasnym, rozproszonym światłem, ale sprawdzi się również w ciemniejszych pomieszczeniach. Pamiętajcie jednak, że żadna roślina nie rośnie całkowicie bez światła, nawet zamiokulkas. Podlewanie w sezonie regularne, ale umiarkowane. Zdecydowanie lepiej zniesie czasowe przesuszenie niż ciągłe zalewanie. Najlepsze podłoże to ziemia uniwersalna z dodatkiem perlitu. Warto od czasu do czasu przetrzeć duże liście wilgotną szmatką, aby usunąć z nich kurz. Wskazane jest także wzięcie tej rośliny pod prysznic. Druga roślina jest z tej samej rodziny co Imperial Red. Jest to philodendron, jednak rośnie zupełnie inaczej. Ma pokrój przewisający, jest to philodendron Brazil. Popatrzcie, jakie ma piękne wzory na liściach. Każdy liść ma unikalny wzór, tyle odcieni zieleni. Jest niesamowity. Każdy liść wygląda, jakby pochodził z innej rośliny. U mnie stoi w takim miejscu, w kuchni, w którym ma trochę światła, ale generalnie często o nim zapominam, bo stoi gdzieś tam wysoko na szafce, więc rzadko go podlewam. A on tak się pięknie odwdzięcza taką oto ścianą zieleni. Dla mnie bomba. Philodendron pnący Brazil jest rośliną o długich pędach, które można prowadzić po podporach lub jako roślinę przewisającą. Warto wtedy regularnie skracać pędy, by roślina zachowała gęsty pokrój. Świetnie radzi sobie zarówno w miejscu nasłonecznionym, jak i zacienionym. Ma umiarkowane zapotrzebowanie na wodę. Warto zapewnić mu lekkie podłoże i doniczkę z odpływem, aby ewentualny nadmiar wody nie zalegał w korzeniach. I ostatnia roślina to ktenante. Niektórzy mogą powiedzieć, że rośliny z rodziny marantowatych sprawiają wiele problemów, ale właśnie ta konkretna jedna roślina rośnie u mnie super i nic się z nią nie dzieje. Jest to ktenante setosa, odmianie Grey Star. Ma piękne, szare liście z takim delikatnym wzorem. Młode liście od spodu są bordowe. I tak naprawdę niewiele potrzebuje. Stoi na lodówce, druga roślina stoi na szafce, więc też podlewam je od czasu do czasu, mają rozproszone światło i co najważniejsze, nie atakują ich przędziorki, kiedy ich kuzyni z tej właśnie rodziny często no, są zupełnie zjadani przez te wstrętne robale. U mnie są dwa egzemplarze tej rośliny. Jedna rośnie w kuchni, jedna rośnie w pokoju. Cieszy każdy nowy liść, może nie jest jakaś super, super spektakularna, jednak
na pewno zrobi wrażenie na Waszych znajomych, ponieważ w ogóle generalnie trudno ją dostać w sklepach ogrodniczych. Może one byłyby gęściejsze, gdybym się nie dzieliła nimi z moimi przyjaciółmi i z osobami z zielonych kręgów. Natomiast mnie cieszy każdy nowy listek, ja bardzo ją lubię. O Ctenanthe setosa Grey Star praktycznie nie znajdziecie informacji w polskim internecie. Jednak ma wymagania podobne do innych roślin z rodziny marantowate. Należy jej zapewnić stanowisko od zacienionego do jasnego, lecz bez bezpośrednich promieni słonecznych. Lubi lekkie, żyzne podłoże, jednak równie dobrze rośnie w zwykłej, uniwersalnej ziemi. Teoretycznie potrzebuje sporo wilgoci w podłożu, jednak świetnie znosi okresowe braki wody. Jeśli dotrwaliście do końca tej audycji, to bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że zobaczymy się przy okazji kolejnych odcinków. Zapraszam Was do zakupu tych roślin. Na pewno się sprawdzą u Was. A jeśli będziecie mieli jakieś pytania dotyczące ich pielęgnacji, czy jakieś wskazówki, czy po prostu chcielibyście o nich pogadać, to zapraszam. Piszcie w komentarzach, co Wam ślina na język przyniesie. A tymczasem żegnamy się. Pa, pa! Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Czołem! Thank you.